Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Miłosz Bałdyga dzisiaj naszym gościem. Jak widzimy, to już całkiem nieźle chyba się rozkręciłeś do naszej rozmowy. Cześć, cześć, tak. Zawsze sobie przed jakimiś wystąpieniami, przed wywiadami lubię pożonglować, żeby trochę się rozluźnić, wyłączyć umysł i trochę się odstresować. Kiedy mieszkałem w kolumbijskim Medellin, to przechodząc ulicą zobaczyłem ludzi, którzy żonglują takimi kółkami, to się chyba obręcze nazywa, tak. I zawołali mnie, widząc białego przybysza o niebieskich oczach, jedynego na ulicy, do tego, żebym spróbował. No i kiedy zacząłem próbować żonglować, to przyznam ci się, że o ile dwie byłem w stanie jakoś podrzucać i one mi nie spadały, to jak już trzy wziąłem, to nawet jednego rzutu nie byłem w stanie zrobić. Da się tego nauczyć? No, oczywiście, że się da, jak widać. Ja naprawdę wierzę, że jest bardzo niewielka grupa ludzi, którzy nie są w stanie się nauczyć żonglować trzema piłkami z powodu na przykład jakichś poważnych po prostu niepełnosprawności. Natomiast generalnie oczywiście, że się da, tylko trzeba sobie zdać sprawę z kilku ważnych rzeczy. Po pierwsze, moim zdaniem trzeba w ogóle uwierzyć, że się da, bo naprawdę się da. Po drugie, trzeba sobie wyznaczyć konkretny cel i tutaj dużo osób na tym się zatrzymuje, bo w swojej niewiedzy na temat żonglowania, na temat różnych technik i trików chcą zacząć od czegoś, co jest stosunkowo trudne. Ja zauważyłem, że dużo osób chce osiągnąć trik, który wygląda w ten sposób, to się nazywa prysznic i z dwiema piłeczkami ludzie biorą dwie piłki i porzucają jedną, a przekładają drugą pod spodem, a po dodaniu trzeciej piłki to właśnie wygląda w ten sposób. Natomiast te osoby nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że to jest stosunkowo trudny trik. To jest trik taki średnio zaawansowany. Podczas gdy taką podstawą, totalnymi fundamentami żonglowania jest trik, który wygląda w ten sposób i to się nazywa kaskada. I warto właśnie wiedzieć, od czego zacząć, jakie wyzwanie można sobie postawić na początek, tak żeby po prostu nie wrzucić się na zbyt głęboką wodę, bez sensu i tak żeby właśnie zacząć od czegoś, co jest proste. I kiedy już będziemy mieli właśnie konkretny cel, kiedy już będziemy wiedzieli, że na przykład chcemy się nauczyć kaskady, a nie prysznica, to wtedy możemy też sobie zaplanować cały proces. I to planowanie też jest bardzo ważne. Ja zawsze polecam osobom, które chcą się nauczyć żonglowania, żeby właśnie sobie zaplanowały cały proces i rozbiły to na czynniki pierwsze. To znaczy, jeżeli moim celem jest nauka żonglerki trzema piłkami, to warto zacząć od ćwiczeń z jedną piłką, gdzie uczymy się, oswajamy się z tym, jak piłka zachowuje się w powietrzu. Później dopiero bierzemy dwie, robimy różne ćwiczenia na dwie piłki, a dopiero kiedy czujemy, że jesteśmy gotowi, dopiero wtedy dodajemy trzecią piłkę. I takie rozłożenie całego procesu powoduje, że jesteśmy w stanie nauczyć się sprawnie. Kolejna kwestia to, że trzeba pamiętać, że takich ułożonych umiejętności nie nauczymy się. A no właśnie, tutaj podrzucasz w ten sposób, tak jakbyś chciał osiągnąć prysznic, czyli coś trudniejszego niż kaskada. Nie, jak kaskadę robimy? Kaskadę robimy... Mamy dwie piłki w trzech różnych kolorach. Zobacz, zaobserwuj sobie na przykład tylko żółtą piłkę, zobacz, że ona cały czas podróżuje sobie w ten sam sposób, z prawej do lewej, z lewej do prawej i w ogóle tego przykładania pod spodem tam nie ma. Także już ta wiedza na samym początku odnośnie tego, co chcemy osiągnąć i czy ten cel, który sobie wyznaczamy, rzeczywiście jest na miarę naszych obecnych możliwości, to już nam daje dużą przewagę. A później trzeba po prostu cierpliwie ćwiczyć. No właśnie, jestem zwolennikiem tego, że jeśli coś wykonujemy przez jakiś czas, no to się po prostu tego uczymy. Kiedyś nie potrafiłem prowadzić programów telewizyjnych, teraz robię to dobrze, bo się tego nauczyłem, więc pewnie podobnie jest z tymi piłeczkami, czy w ogóle z żonglowaniem. A co daje żonglerka naszemu mózgowi? Bardzo dużo rzeczy. Generalnie nasz mózg nie znosi nud. Można powiedzieć dosłownie, że nasz mózg umiera z nudów i rzeczywiście mózg dużo traci, kiedy właśnie jest nudno, kiedy nic ciekawego się nie dzieje, a z drugiej strony rozwija się najlepiej, kiedy dostarczamy mu jakichś ciekawych i nowych wyzwań, na przykład nauki żonglowania. I też przeczytałem ostatnio, że bardzo dużą rolę na rozwoju naszego mózgu odgrywają takie zadania, w których wykonujemy jakieś ruchy naszymi dłońmi. Wszelkie prace manualne, wszelkie właśnie wyzwania, zadania manualne, gdzie ruchy naszych rąk mają duże znaczenie, one powodują, że nasz mózg bardzo, bardzo się rozwija.
A mówiąc już bardziej konkretnie i odnośnie rządowania, kilkanaście lat temu w Niemczech został przeprowadzony taki eksperyment, konkretnie na Uniwersytecie w Ratysbonie, gdzie na grupie 24 osób, które nie potrafiły żonglować, właśnie wykonano doświadczenie, gdzie zadaniem 12 z tych 24 osób było nauczyć się kaskady trzema piłkami, tak żeby być w stanie żonglować przez 60 sekund bez upuszczenia. Więc już taki naprawdę stabilny, fajny poziom żonglowania. I ta druga dwunastka to była taka grupa kontrolna, której zadaniem było nie nauczyć się żonglować podczas tych 3 miesięcy. No i naukowcy w czasie eksperymentu obserwowali za pomocą rezonansu magnetycznego, co dzieje się w mózgach tych dwóch grup. No i okazało się, jak pewnie już się domyślasz, że mózgi tych osób, które uczyły się żonglować, wykazywały większą aktywność i pod koniec tego okresu 3 miesięcy naukowcy zaobserwowali fizyczny przyrost istoty szarej w obszarach, które są odpowiedzialne głównie za obserwowanie i przewidywanie ruchu obiektów, co nie jest zaskakujące, ale generalnie można powiedzieć, że nasz mózg rośnie od żonglowania i po prostu się rozwija. W książce Coś z niczego, w której znajduje się twoja sylwetka i przykład tego, jak tworzysz coś z niczego, wspomniałeś, że żonglerka potrafi redukować stres. To prawda. Tak, tak. Tak jak ci wspomniałem, że przed wystąpieniami lubię sobie pożonglować. Rzeczywiście widzę to na swoim przykładzie i wiele osób mi to mówi, że jedną z korzyści, które obserwują odnośnie żonglowania, jest to, że właśnie się odstresowują i się relaksują. To na pewno łączy się z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, moim zdaniem żonglerka jest swojego rodzaju taką aktywną medytacją, kiedy wykonujemy jakąś czynność, ale ta czynność jest na tyle złożona, na tyle skomplikowana i angażująca, że po prostu nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym w trakcie żonglowania. Zwłaszcza kiedy uczymy się nowych rzeczy. Tak naprawdę musimy się w 100% skupić na tu i na teraz, I w ten sposób właśnie oczyszczamy swój umysł, a przecież oczyszczanie umysłu, z tego co się orientuję, jest podstawą wszelkiego rodzaju medytacji. Więc po prostu takie odłączenie się... Od razu o tym pomyślałem, jak mówiłeś, że trzeba się skupić na jednym, to właśnie medytacja polega na tym. Ja korzystałem z różnych medytacji oddechowej, wtedy skupiamy się na oddechu. Kiedy śpiewamy mantry, skupiamy się na przykład na imieniu Boga, który jest śpiewany w danej mantrze, a kiedy na przykład medytujemy, nie wiem, w szkole medytacji, to skupiamy się na kulce, która znajduje się w brzuchu i mamy tylko skupić się na tej jednej rzeczy. Czyli rozumiem, że tutaj możemy śmiało powiedzieć, że żonglerka to także medytacja. Jak najbardziej. A co więcej, jeszcze chciałbym dodać, że w żonglerce super jest to, że bardzo szybko jesteśmy w stanie zauważyć konkretne postępy. Ja jestem w stanie sobie na przykład liczyć raz, dwa, trzy, cztery złapania i później przy następnej próbie, jeżeli zrobię 5, to już widzę bardzo konkretnie, że zrobiłem postęp. Potem tak samo, jeżeli uczę się nowych rzeczy, też bardzo łatwo jestem w stanie zaobserwować postępy, a kiedy widzimy te postępy, to najzwyczajniej w świecie się cieszymy, a na poziomie tego, co się dzieje w mózgu, to tam wydzielają się endorfiny i po prostu czujemy się lepiej, więc wszelki stres, jakieś napięcie, które nam się gromadzi w organizmie, po prostu odpuszcza dzięki temu. Zanim porozmawiamy o twoich warsztatach biznesowych, które organizujesz, co ciekawe, żonglerka i elementy cyrkowe w warsztatach biznesowych brzmi dość interesująco i intrygująco, to chciałbym cię zapytać, co tam za tobą stoi, bo mam wrażenie, że masz jakiś rower w tle. Tak, to jest taki rower z jednym kołem, a profesjonalnie mówiąc, monocykl. I co, na tym się jeździ? Rozumiem, że możemy liczyć na jakąś próbkę prezentacji. O, teraz niestety jestem po małej kontuzji i szczerze powiem, że ten monocykl sobie stoi i czeka na odpowiedni moment. Także mam nadzieję, że przy następnej okazji już będę w stanie. Ale generalnie tak, na to się wsiada i się jedzie. Ręce nam służą do tego, żeby utrzymać. Tak, tak. Natomiast dużo tutaj pracuje brzuch i plecy. W zasadzie mięśnie całego ciała pracują, dlatego to jest w ogóle super trening, taki trening fizyczny. Jak wyglądają twoje warsztaty biznesowe? Na wszystkich moich warsztatach i tych biznesowych również przede wszystkim żongluję. Nazwa mojego projektu to Juggling with Benefits, czyli żonglerka z korzyściami, dlatego właśnie od żonglerki wychodzę. Uznałem, że
żonglowanie to jest moja pasja, w tym jestem dobry, tym się chcę dzielić z ludźmi, więc przede wszystkim żonglujemy. I na warsztatach biznesowych żonglerka stanowi taką metaforę. Metaforę na przykład rozwiązywania złożonych problemów. Jeżeli wykonujemy ćwiczenia w grupach, bo można żonglować w parach, w trójkach i w coraz większych grupach, to wtedy możemy skupić się na takich kwestiach jak komunikacja, praca w zespole i tego typu kompetencje interpersonalne. Więc generalnie wygląda to tak, że żonglujemy. Ja mam arsenał rozmaitych ćwiczeń z jedną piłką, z dwiema, trzema, właśnie indywidualnie w parach, w większych grupach i po każdym takim ćwiczeniu rozmawiamy, dzielimy się swoimi przemyśleniami i staramy się znaleźć analogię, staramy się wyciągnąć takie wnioski, które mogą się przełożyć potem na przykład tej konkretnej firmy, czy tej konkretnej branży. Tak, żeby później dzięki tym obserwacjom i tym wnioskom poprawić funkcjonowanie firmy, rozwiązać jakieś problemy, które tam się pojawiają. Pedagogika cyrku. Ja przyznam, że takie określenie słyszę pierwszy raz. Co to w ogóle jest? No i nie dziwię się, że słyszysz pierwszy raz, bo to jest ciągle dosyć młoda dyscyplina, młoda dziedzina, która ciągle się rozwija, ale bardzo się cieszę, że zyskuje na popularności i też ja staram się ją promować. Więc sama nazwa już trochę podpowiada, trochę nam wskazuje na to, że jest to połączenie pedagogiki, edukacji z cyrkiem. A mówiąc konkretniej, w pedagogice cyrku chodzi o to, że uczestnicy takich zajęć uczą się różnych dyscyplin cyrkowych, na przykład żonglerki, na przykład jazdy na monocyklu, chodzenie na slacklinie, wielu różnych rozmaitych dyscyplin. I później z tych ćwiczeń, które wykonują, właśnie są wyciągane wnioski, czyli trochę tak jak powiedziałem przed chwilą, odnośnie tych szkoleń biznesowych. Ale generalnie pedagogika cyrku zyskuje na popularności, bo rozwija dużo takich kompetencji, które są bardzo przydatne w życiu. Buduje pewność siebie, uczy tego, jak się uczyć, jak rozwiązywać problemy, jak radzić sobie z pracą, z porażkami. Rozwija też te kompetencje społeczne, interpersonalne. Więc takie kompetencje, które niekoniecznie są rozwijane w obecnym systemie edukacji formalnej. No to na zakończenie powiedz jeszcze, jak ty możesz pomóc innym. A tutaj odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo, bardzo inteligentna. To zależy. To znaczy, to zależy, z czym przychodzi do mnie konkretna osoba. Ale no, kilka przykładów, bo ja poruszam się głównie w obszarach biznesu, edukacji i sportu. To są takie trzy główne dziedziny. Więc w biznesie jestem w stanie pomóc pracownikom firm, na przykład właśnie odreagować, wyładować stres, nauczyć się tego, jak pracować efektywniej. I jak też współpracować w zespole. W edukacji jestem w stanie pomóc uczniom poprawić koncentrację, poprawić też relacje między nimi, to żeby ich mózgi były bardziej gotowe do przyswajania nowych informacji. Natomiast w sporcie jestem w stanie pomóc sportowcom poprawić ich koordynację ruchową, refleks, również widzenie peryferyjne. Żonglerka bardzo, bardzo dobrze kształtuje. Więc tutaj dla każdego coś miłego. Prosi się, żeby podsumować, że żonglerka dobra na wszystko. Więc naprawdę zależy od tego, jakie kto ma potrzeby i z czym do mnie przychodzi. Ale przede wszystkim ja chciałbym podkreślić, że żonglerka to przede wszystkim frajda i dobra zabawa. Czasami potrafi być stresująca, ale generalnie daje mnóstwo frajdy i mnóstwo energii i pozytywnych emocji. Także polecam naprawdę każdemu, niezależnie od tego, czym się zajmuje w życiu i niezależnie od tego, w jakim jest. Bardzo dziękuję, Miłosz Bałdyga. To co, ja idę próbować. Za chwilę wyskoczę do sklepu, żeby kupić trzecią cytrynę. No i na razie sobie będę robił, jak to się nazywało, ten ruch? To jest wstęp do prysznica. To jest prysznic, czyli jest z trzema piłkami. Natomiast na początek ja polecam kaskadę. A pokaż kaskadę, jak można w dwiema zrobić kaskadę, można? Mhm. Ćwiczenie na kaskadę na dwie piłki, to jest tak jakbyśmy mamy kaskadę z trzema piłkami i później wyciągamy z tego schematu jedną piłkę i zostaje nam coś takiego. Jeden rzut do góry na ukos, drugi rzut do góry na ukos i tam trzecia ręka, która może na przykład pstryknąć w międzyczasie. Czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli nie przekładamy pod spodem, tylko jest rzut do góry na ukos i drugi rzut też do góry na ukos. Raz, dwa, trzy. Raz. No. Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Miłosz Wałdyga był moim Państwa gościem w książce Co innego. Oczywiście sylwetka Miłosza i zapraszamy na warsztaty, zapraszamy do korzystania z resetowania mózgu właśnie z Miłoszem Wałdygą. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Cześć.